Cześć wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Mass Effect 3 u mnie na kanale. I no cóż, ostatnio uratowaliśmy Ranoka i zakończyliśmy wojnę między Getami i Quarianami. Tak więc byliśmy całkiem zajęci. Więc teraz oczywiście tak, pora na ulubione po prostu odcinki wszystkich, czyli odcinki na Normandii. Tak jest. Czy ja chcę szybszy cooldown mocy? W sumie głównie strzelam. Nie wiem, mogę dodać jeszcze więcej obrażeń do broni na przykład jakoś? O, mogę! Ręce. Zmienia się to czy nie? Bo aha, czyli tak wygląda. A te są do obrażeń. No dobra, niech będą obrażenia. Czy po prostu Hachnekadar jest... daje damage, tak? Okej. Klata. Wiecie, na dobrą sprawę my głównie jest, chociaż kurde, może teraz pójść tref moce na przykład. A dajmy, nie wiem, zmieńmy tryb styl gry, nie wiem, dajmy wszystko pod moce. Przy okazji się, nie wiem, design Sheparda tryb zmieni. Czyli, Rada Series, nie mamy tego. No dobra, to tutaj niech będzie obrażenie od broni. Amunicja niekoniecznie. Ale to dziadowo wygląda. No dobra, niech będzie to. Okej. Osłonę kuwashi lubię. I spoko. Mniejsze obrażenie od headów, ale i tak heady strzam raz na ruski rok. Zaraz tak polecimy na Cytadelę. Chcę zobaczyć, czy biuro widm ma coś nowego. Najwidoczniej. O, proszę, czyli opuściliśmy coś. No nic, nieważne. Na pół ulepszajmy broniki. Oczywiście dalej. Ogólnie nie przeszkadzałoby mi, jakby na przykład nie było wypisane, kto z czego korzysta. O, jeśli nie mylę, z szerszenia korzysta Idi chyba. I tak kasy mamy jak lodu, więc możemy kuźwa wydawać, a wydawać. Proszę bardzo. Tali korzysta z strzelby getów, I guess. Tak, strzelby plazmowej getów. O Jezu, dobra. Oczywiście, że kursor musi resetować się co zakup, prawda? Bo jakby inaczej. To jest głupie. Dobra, okej, ulepszone, więc tak. Kto z czego korzysta? Nie pamiętam totalnie, z czego korzysta Liara na przykład. Garus korzysta z oszczepu, o ile się nie mylę. Z Valkyrie korzysta Ashley, dobra, ulepszymy jej karabin. Niech coś ma z życia dziewczyna przynajmniej. Ogólnie to jest śmieszne, ponieważ na samym singlu, jak widzicie, daną broń można doprowadzić do poziomu 5, wykupując upgrade'y. Ale jeśli chcecie ją ulepszyć wyżej, co chyba przenosi się do singla, o jeśli nie mylę, musicie odblokować ją na multi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Z Claymora korzysta Vega, chyba. Niech będzie. Garus korzysta z oszczepu i więcej grzechów nie pamiętam. To jest takie trochę tempe, bo ogólnie super wiemy, że to powiecie. To mówiłem już o tym, to polepsza statystyki, ale. Co więcej robi? Tutaj nic nie ma ciekawego nigdy. Dobra. Vega! I can't believe you got the Geth and Quarians to play nice. You should get a medal for that alone. Kuźwa, i to nie jeden. Looks like we just need to get the Asari on board, and we can finally focus on the Reapers. But I don't suppose it'll be as easy as all that. Wiecie, Vega podsumowuje nam fabułę. Step at a time, I guess. Dzięki, Mori. Nie wiem, czy zasłyszeliście. Właśnie mój kot przebiegł po mikrofonie. Tak, właśnie Vega podsumował nam fabułę. Mówiąc, że no hej, to teraz zostało
nakłonić Asari do współpracy i dzięki temu będziemy mogli skupić się na żniwiarzach. 300 years it took to take back the quarry and homeworld. I sure as hell hope it doesn't take that long for us. I'm ready to see Earth again, Shepard. I still can't believe you went inside again. I don't even look completely. Do you hear that hum? Is that just me? W dalszym ciągu trwa po prostu wątek huczenia Jamesa. Gdzie jest w ogóle Cortez? Searching. Poruczniku Cortez, a tu jesteś. I've got to say, I enjoyed that last mission on Rannoch. Yeah, hit him against a defenseless jamming tower and Esteban here feels like a big man. Hey, the Kodiak is a transport, not a fighter. It's for dropping jarheads like you into hot zones. And if you stow the attitude, it might even be for picking you up again. Uwielbiam bromans między tymi dwoma gościami. Everything is in order. Okej. Okay. Nie za dużo do powiedzenia. Ale to jest fajne. Wiecie, jak po prostu, nie wiem, bracia się kłócą tak typowo. Więc okej, tutaj mamy teraz Tali oraz Javika, no i Diane, tak jakby co, dobra, od niej zaczniemy. Co z tego, że była u nas w kabinie? Pewnie ma jeszcze rzeczy do powiedzenia, co? Okej. Okay. Okay. Okej, okay, fajnie. Okej, okay, czyli nic nie powie. Dobra, ten z Dotalii. Kenneth, you comment on every woman's figure but mine. Well, I... Słucham? What? You don't like my legs? Gabby, it's you. You know? No chicken shit, I don't know. All you do is make stupid sexist comments to avoid saying anything real. Gabby, now's not the time. We've got work to do. Responsibilities. Ah, grow a pair, Ken. Look around you. Tomorrow may not come. Something to say or no? Gabby, please. We have a duty to the ship and the crew. Nie, ja jestem po stronie Gabby. No, dalej. Listen to yourself. We're not fighting this war for ourselves, Donnelly. We're fighting for the people close to us. Time is short. I see your point, Commander. Gabby, I think your legs are spectacular. Well, that's a start. Okej, okay, myślałem, że nie wiem, pójdą, nie wiem, tak bardziej romantycznie czy coś, ale okej. Okay. I Tali derpi sobie przy rdzeniu. Nie jestem pewien, czy powinnaś stać tak blisko tej maszyny. Can't be. No. I guess that's right. Hey Tali, how's it going? Oh, sorry, I didn't hear you. Bo stoisz kuźwa przy rdzeniu statku. Communication from the fleet. Sorry, from Rannoch. In the old days, I'd send any new technology I found back to the fleet. I should probably be doing that with the agriculture samples now. I don't know anything about raising crops. How are your people doing? It's crazy. The Geth are helping, setting up housing, adapting power systems. They are doing in weeks what would have taken us years. Geth are even uploading into the suits of Quarian volunteers. They're rewriting environmental functions, jump-starting our immune systems. W sensie robią to, co zrobił Tony Stark z Jarvisem, tak? W sensie każdy Quarianin ma teraz Geta w słuchawce, w hełmie. Okej. Okay. That doesn't seem possible. The Geth are software, not hardware. They can transfer themselves from a normal body into anything with enough processing power. They're mimicking infections, so the host can adapt without getting sick. It's like wow, a vaccine. To imponujące. So the Quarians won't have to wear those suits anymore? It doesn't seem possible, but yes, in a few years, with Geth improvements, we won't need them. We might still wear them. The suits have become part of our society. But a rupture won't be a death sentence. Today, on Rannoch, there are Quarian children who will grow up healthy and strong, thanks to the Geth. They owe that to you. No. I'd have killed the Geth with no regrets. And I'd have been wrong.
Thank you. Ogólnie jakby sprawa... Nie do końca nie jestem pewien, czy po prostu ja tego nie rozumiem, czy gra jakoś średnio to zawsze wyjaśnia, ale sprawa systemu odpornościowego Guardian jest bardzo napisana, jak komu pasuje. Wiecie, niekiedy mamy powiedziane, że o Jezu, nie wiem, przebicie po prostu kombinezonu to jest kuźwa wyrok śmierci po prostu, kuźwa, nie wiem, ktoś kichnie na Guardiana i on po prostu umiera w tym momencie. W dwójce Talii w pewnym momencie mówi, że no tam spoko, złapałam tam jakąś niewielką gorączkę, ale w sumie co to dla mnie, whatever, nie? Bo teraz, wiecie, okazuje się, że Ranok nie ma żadnej specjalnej atmosfery, która pozwala Quarianom tam żyć, tylko że po prostu jako, że przez lata mieszkali tylko tam, to tylko do tej atmosfery byli przyzwyczajeni. A przez to, że od 300 lat nie mieszkają na Ranoku, to odzwyczaili się nawet od tej i... Bo wiecie, bo ewolucja w ten sposób działa, że no jakby ciała się dostosowują. I teraz jakby wrócili tam, ale starzy Quarianie, ci, którzy wrośli w swoje, znaczy wrośli, ci, którzy przywykli do noszenia kombinezonów, nie mogą ich zdjąć, ale dzieci aktualnych Quarian już będą mogły normalnie oddychać na Ranoku. Ewolucja tak szybko nie działa, to jest niemożliwe, żeby z pokolenia na pokolenie totalnie zmienić system odpornościowy. Czyli jakby... Nie wiem... Są podatni na Ranoku mniej... Jeśli ktoś urodził się poza Ranokiem, nie miał systemu odpornościowego? Nie mam pojęcia. Jak gdzieś zostało to lepiej wyjaśnione, ewentualnie... Ja po prostu czegoś nie zrozumiałem, no to możecie mnie poprawić w komentarzach. I can't believe my people are working with the Geth. The Geth are helping us rebuild. I never thought I'd see it. Our scientists and the Geth have done amazing work on the Crucible together. Hey, Shepard. No, cześć. Nothing to report, Commander. Shepard. My board is green. Ogólnie teraz, jeśli wiecie, będziemy tutaj dalej przychodzić, a będziemy, bo tu jest teraz tutaj Talii, to często będziemy słyszeć komentarze znowu tutaj Donolejego na temat tego, jak Talii wygląda w kombinezonie i w ogóle. To oczywiście wróci. Javik! The only conflict you should concern yourself with, you are proving that humans are capable of sorts. Co? I question this peace you have brokered. No such thing is possible between machines. Javik. I would have destroyed the synthetics without hesitation. And these Quarians. Let's just hope they are. Javik, wiem, że jesteś zaawansowany, ale mówić dwa zdania jednocześnie. Nie dają tego ze swojej woli czy coś, nie? How do you see with only two eyes? Evolution has taken a strange turn in this cycle. Generalnie Batarianie mają ich kuźwa z niemiec 8, tak więc you know, nie? Do not care what others think. Do what you must. Ogólnie, żeby nie było, Javik chyba jest najbardziej otwarcie postacią Potterenegata w Mass Effectie. Wiecie, nawet jeśli w dwójce, nie wiem, Jack na przykład uważaliście za totalną sukę, to wiecie, to jeśli w końcu wygadaliście się, no to dowiedzieliście się, że też ma gdzieś tam jakąś, nie wiem, po prostu miękką stronę, że gdzieś pozostały w niej uczucia i po prostu nie dają jej spokoju. A Javik jest po prostu... Nie będzie dużo poprawy w jego zachowaniu. Tak to ujmę. Dobra. I teraz na naszą tablicę, na naszą ścianę płaczu, tablicę poległych, dołączył Legion. Tak, Legiona łatwo wypatrzeć, bo jako jedyny nie ma nazwiska. To smutne. Czekajcie, czy... Dalej nie widzę Kelly, żeby nie było. Okej, czy mi się tutaj coś zbugowało w tej grze? Że ona się tutaj pojawiła? Wszyscy u siebie? Liara, Centrala, Dr. Chakwas, Ashley. A, wszyscy u siebie. Cześć. O, nie wiem, wyleczyłaś kaca? Impressed you got those two groups together. We'll see how long the peace lasts. Commander. Okej. Ashley jak zwykle wygadana, ale to może nawet lepiej. Śmigamy sobie do Garusa.
Loading. Loading, o dziękuję. Peace between the Geth and Quarians. Who would have thought? Not how I ever imagined that would turn out. Next you'll be telling me the Krogan and Turians. Ho 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 ho, Garusie, po prostu. Jesteś taki zabawny. You're a peacemaker, Shepard. A rare thing these days. Rozjemca, Jezu, jakie to jest dziwne słowo. Nie spoiluj zakończenia, Garusie. Nie spoiluj. Not sure if having an army of Geth behind us gives me confidence or makes me feel like there's a target on my back. Another time, maybe. Okej. Liara. Ukryta za kolejnymi drzwiami z loadingiem, oczywiście. Another Reaper gone, and peace between the Geth and Quarians. It's amazing. And now my people have a world to fight for. Something they know will last forever. Mm. So long as you and the Geth remain good. I żniwiarze na przykład zostaną powstrzymane. Powstrzymani. I'm not sure what we should call them. Allies? Friends? Rodziną? Liara. The migrant fleet and the Geth warships have joined Admiral Hackett. You don't say. Perhaps we can talk later. Jezu Chryste, Liara, czemu ty masz tak mało do powiedzenia w tej grze? Co my tutaj mamy? Do wszystkich robotów prawie się zeszczałem, kiedy z nieba zaczęły spadać behemoty. Zaraz potem ruszyły na żniwiarze. Zdążyliśmy parę razy do nich strzelić, zanim się skapnęliśmy, że do nas nie walą. Podszedł potem do nas taki jeden i mówi, że jesteśmy sprzymierzeńcami. Pyta nas o nasz status. Nie narzekam, uratowały moją załogę, ale chłopaki nigdy nie zapomną, że przepraszałem Geta za ostrzenie u jednego z tych cholernych światełek. Okej, to całkiem zabawne. Coś nowego? Chyba nic nie mamy. Tak właśnie myślałem. No dobra, to było już szybkie. Tak myślałem, że po takiej dosyć istotnej misji będą, nie wiem, rozmowy się działy, ale nie. No dobra, to teraz Cytadela. Ashley chciała pogadać i pewnie, nie wiem, poddajemy jak zwykle jakieś pierdoły, które podnosiliśmy. Odwiedzimy sobie sklepy, a potem ruszamy DLC Leviathan. Drugie z trzech DLC. I wolnymi krokami zbliżamy się powoli do końca gry. A, no tak, jeszcze warto by oblecieć całą galaktykę, bo wiadomo, pewnie pojawiły się nowe układy. Ha, ha, ha. Eksploracja, naprawdę. Dobra. Tu byliśmy. Nexus Hadesu. Here we go! No dobra. Klik. Proszę. Za pierwszym razem. Kopis. I co mamy na planecie Kopis? To jest pytanie. Klik. Pewnie nic ciekawego. O, to mieliśmy chyba komuś oddać. I guess? Boom. To taka mała galaktyka, no come on, ten mój promień poszukiwawczy obejmuje prawie, że całą jej powierzchnię, no come on! O, dobra. Jest na samej krawędzi. One more time. Tak, tutaj mamy punkt pierwszy. Obowiązkowo paliwo. Tutaj mamy punkt drugi. Ha, ha, ha. Sorry, żniwiarze.
Dobra, więc tak. Te dwie planetki. O, proszę bardzo, jak szybko poszło. Dobrowolski. Okej. Okay. Fajna nazwa planety. Dobrowolski, po prostu. Stało się bardzo swojsko. O, Lipsk, proszę. I kuźwa poszukiwania jednej niezaznaczonej rzeczy. O, jest, proszę. Czy to stacja paliw? O, to znaczy, to tak, to... To wrak. Mogę odpompować z niego benzynę. Super. Szałowa jedna planeta. Proteańska sfera. Javik approved. No dobra, i ile ciekawostek jest ukryte w takim wielkim okręgu jak tutaj? Oczywiście, że jest kuźwa po drugiej stronie planety, nie? Nie może być inaczej. O, proszę. Hongkong. Dobra, i szukamy. Nic. Dobra, trzeba spamować. O, proszę, bardzo szybko poszło. Dawaj paliwo. I spadamy stąd. Jest, gromadę nie ma, pamiętam. Tutaj nie było nic, ale rozpadliny już nie. Więc strzelamy tutaj. O, tylko jeden okrąg. Nie wierzę. Jak wygodnie. Signal confirmed. O! Poszukiwanie nieudane. Nie znaleziono aktywowanego źródła zasilania ani śladów niedawnego zamieszkania. Wątpliwe, że można było tu znaleźć doktora Garneau. Szukajcie dalej. Co? Słucham? Co to było? I widzicie, to jest to po prostu, te misje są tak nieinteresujące, są tak po prostu nijakie, że dosłownie ja nie wiem kogo i czego i gdzie i po co my szukamy. Wiem, że szukamy i tyle. Bardziej zwiedzam te planety, bo nie wiem, bo mam po prostu taki charakter, że nie wiem, lubię wszystko przeszukać na 100%, aniżeli dlatego, że wiem, że o Jezu, nie wiem, muszę uratować kuźwa jakiegoś lekarza, muszę znaleźć jakiś, nie wiem, po prostu zagubiony meteoryt czy coś takiego. Nie dlatego, po prostu nie wiem, totalnie nie mam kontekstu dla tych misji. I tutaj nawet dziennik zbytnio nie pomaga, bo jest tak jakoś dziwnie nieczytelnie w tej części napisane. I czemu tu jest kuźwa randomowe 9%? Co ja tutaj odwalałem, że jest tutaj 9%? Co to za cyfra w ogóle 9? A, po prostu, dobra, pojawiło się 600 nowych układów tutaj, tak? W sensie okręgów. Jezusie, po prostu. A, myślałem, że to, nie wiem, może na przykład tutaj coś będzie, czy coś takiego, ale nie. Okej, okay, to randomowe. No, to wrak z benzyną. Super. Okej, okay, mamy dwie planety tutaj, co? Oby na którejś coś było. O, sukces.
I widzicie, jakie to jest dziwnie zbędne jeszcze dodatkowo, ponieważ my już w tym momencie jesteśmy w 3/4 gry. Zmierzamy bardzo powoli do finału. Mamy już pełny wskaźnik gotowości bojowej. Te rzeczy, które teraz znajdujemy, one nie mają już znaczenia. Jeśli chciałbym skończyć grę, mógłbym zapieprzać do końca i finał byłby taki sam w tym momencie. Nie mogę już nic więcej lepszego zrobić. To jest kolejne dziwne rozwiązanie. Evasion successful. Ale że mam, nie wiem, jakąś taką właśnie dziwny charakter po prostu, dziwne podejście, że wszystko musi być zawsze wyczyszczone na 100%, no to dlatego część odcinków poświęcamy na przeszukiwanie galaktyki za po prostu znajdźkami. Flotylla Elcorów, to by było kuźwa interesujące. O, dzieje, o super, po drugiej stronie planety oczywiście. O, proszę. O, Music Codex, kolejna rzecz, którą gdzieś tam kojarzę, była kiedyś wspomniana. Szukamy, o, proszę, jest i stacja paliw. Zakładam, że to stacja paliw. Ale czekajcie, spróbujemy wlecieć z tej strony i zgarnąć to od razu. O, no, totalnie wleciłem z tej strony, co chciałem, no nie? Op. Szybko, szybko, szybko zsiemy benzynkę i uciekamy przed żniwiarzami. No proszę, udało mi się dwie naraz złapać. O, kolejna rzecz, którą pamiętam, że też kiedyś ktoś o tym nam coś mówił. No, kredyty. To randomowe. O, proszę bardzo. Klik i GTFO. No dobra, i odblokowany na 100%. Subcio. A nie jakieś randomowe 9. Dobra. Okej, okay. Cytadela time. Ogólnie czy tylko mnie dziwi, że przy wizytach na Cytadeli nie uzupełniono paliwa? To jest dziwne, prawda? Dobra. Cytadel. Dokuj. Doki przymierza. You're clear to dock, Normandy. Do you need ground transport? Niech będzie przestrzeń publiczna. Zaczniemy od największej lokacji. It'll be there momentarily. Nie mam pojęcia, gdzie umówiliśmy się z Ashley, bo zamiast powiedzieć mi po prostu lokację, przesłała mi Navpoint, dzięki Ashley. Tak więc poszukamy jej tradycyjnie. Okej, okay, dobra. So. O, jest Ashley. Proszę bardzo. Kto czego od nas tutaj chce? Mamy rzeczy do oddania. Dużo rzeczy. Co my tu mamy? O! Węgorz! Fuck ja, węgorze. W banku teoretycznie nie ma nikogo, bo to nigdy nie wiadomo na pewno. Celność. No dobra, bierzemy celność.
Don't be left out in the cold. O, więcej damage'a. O, agrostatek, super, wow. Tej pani już chyba oddaliśmy coś tam wcześniej. W sumie ogólnie nasza kolekcja modeli już jest gotowa, nie? Tak, żeby nie było. Ci panowie dalej naprawiają ten ekran. Największe zmartwienie na Cytadeli. Nasza randomowa dziwna przestrzeń. Tutaj chyba nic nie ma. Tak mi się wydaje. Gro, nie zacinaj się, błagam. Ja schodzę na zawał, jak mi się konsola zacina przy nagrywaniu. Normalnie schodzę na zawał, a co dopiero przy nagrywaniu. A okej, tutaj przekazaliśmy te schematy wieżyczek Cerberusa. Yo! I pulled this from a Geth jamming tower. Maybe you can use it. How the hell did you... Never mind. Jestem komando Shepard, robię takie rzeczy. I'll have my people run with this. The war comes back here. Maybe we can save more lives. Okay. Ashley. No, do ciebie pójdę na końcu. W sensie, zaraz. Nic tutaj nie ma? Nie, totalnie nic. Ashley, ty szalona kobieta, co tam? This is a nice spot, Ash. Koło dymiących zwłok tych gości, których zabił Cerberus. All the shuttles zipping around remind me of when my dad would get ready to ship out. My mom would bundle us all up, buy us ice cream, and cart us out to the shipyard to watch his transport depart. I still have to resist waving every time a big Alliance ship flies by. You should bring Sarah up here. I will, when she's ready. She'll like the quiet. She wasn't the loud tomboy crashing around like I was. Sounds like you were a handful. Maybe. My dad got me. Shame you never met him. He would have liked you. To było niezręczne. Career military man? Yeah. Yeah, he would have invited you over, cooked you something on the grill, and talked your ear off. Nie ma czasu, trwa wojna. Jezu Chryste, jak mnie niekiedy wkurzają po prostu samym istnieniem te opcje. Ever think about what life would have been like outside the Alliance? Oh, sure. Tried to rebel against the whole military family thing when I was growing up. When my dad and I got into it, I threatened to run away with the next guy that came along. Really? He'd laugh and say, good, I'll pack your damn bag. Nie, żeby z poprzednią twarzą ktoś cię chciał, nie? That tended to deflate me pretty quick. He knew I'd never stray far from the family. They're everything to me. It's easy to forget what we fight for. Yeah, moments like that. This was a good idea. Nice to get away from the war for a while. No nie, dlatego gadaliśmy przez 90% czasu o wojnie. Jej. You have to step away or risk going crazy. Too late. No argument here. You're a crappy commander. Dzięki. You're a crappy commander. Sir. Copy that. Dosłownie chyba te żarciki, gdzie Shepard każe dodać, wiecie, żartobliwie każe dodać Ashley Sir do zdania, to jest chyba jedyny sposób, nie wiem, jakieś takie fajne dialogi między tymi postaciami w ogóle. Proszę bardzo, chill, baw się dobrze, panie. Zobaczmy, co mamy tutaj. Zjawa, paralizator, stabilizator. Walka wręcz, to jest takie cudownie bez sensu. Nic nie kupiłem, nie musisz mi dziękować za kupowanie. Nikt nic ode mnie nie chce. Tutaj nic nie ma, tak mi się wydaje. Liara, coś do powiedzenia? Czy daj, patrzysz ten sam krajobraz? Hello, Shepard. Witaj, Liaro. Niczego innego się po tobie nie spodziewałem. Welcome to Cypertine Armory.
Ogólnie, i to jest takie moje przemyślenie z teraz, dosłownie w tej grze, w Mass Effect 3, lepiej działają romanse z postaciami, których nie ma się w drużynie, ponieważ kiedy, wiecie, spotykacie się, załóżmy jak grałem, kiedy byłem z Jack. Kiedy spotkałem się z Jack, to naprawdę te scenki były wyjątkowe. Wiecie, gra wiedziała, co zrobić z tymi postaciami, tak żeby było fajnie, żeby gracz czuł się doceniony jako tutaj partner danej postaci. A przez to, że na przykład taka Liara jest z nami cały czas, no to nie wiem, o super, nie wiem, do tej pory mieliśmy dwie albo trzy cutscenki, gdzie Liara była milsza dla Sheparda, dlatego że są razem. Tak więc no, Stali też nie ma dużo więcej cutscenek, więc tutaj wiecie, hashtag Team Tali nic nie znaczy w tym momencie. Jest nieco cieplej, ale bez przesady. To nie jest poziom, gdzie w Mass Effect 2, jeśli podchodziliście do swojego love interest, to nie wiem, z Shepardem trzymali się za ręce, czy zaczyna jakiś inaczej dialog. Okej. Tali? Of course. We can have ships at the colony in 36 hours. Do you need medical support? No. Evacuating the colony is more than enough. Thank you, Ambassador. Ooh, szacun widzę. Ambassador. I'm coordinating actions for the fleet while we're here. Evacuating colonies, bolstering Turian defense lines. I zbierasz kwiaty. I think it was right here. 3 years ago to the day. What? This was where Saren's assassins fired at me. I'd just gotten to the Citadel. I didn't think I needed my barriers up. To dziwne, bo tej lokacji nawet nie było w pierwszym Mass Effect'cie. Saren had assassins after you? Right. I disabled the Geth and found that recording that proved he was working with the Reapers. I went to Ilium and tried to inform the authorities, but Saren's mercenaries attacked me. I barely escaped. I stowed away on a Turian freighter and came out here. I thought I was safe. You never told me about this. How bad was it? Got me in the arm. They used polonium rounds. I was running a fever in minutes. It was the first time I... O, widzicie? Proszę bardzo. Tali dostała i od razu się rozchorowała. Teraz tak to działa. Offered the data on Saren. The Turian clerk called me Soot Rat. He threatened to have me tossed off the station if I didn't leave. I wish that clerk could see you now. He just did. That was him back there. Ho, ho, ho. Ironia. Przypomnijmy mu. Maybe we should go have a little talk with that clerk. I spent 3 years waiting to come back and make his life hell. But when I finally saw him, he was just a clerk whose people desperately need help. Which they'll get, thanks to you. Nice work, Ambassador. This war is more important than grudges and prejudice. Maybe he and I both needed to grow up a little. The difference is that you helped when it counted. Thanks, Shepard. So did you. O, jak miło. Dobra. Czy tutaj ogarnęliśmy wszystko? Tak jest. Uwielbiam to, że wszystkie postacie poza Liarą znikają z mapy. Liara cały czas jest widoczna. Nieważne ile razy ona się powtórzy. To jest kuźwa komedia po prostu. Nie, to po prostu bardzo dziwny błąd w grze te moje. Dobra. Słyszałem coś? Ogólnie wiem, że z którymś z tych znaków jest jakaś interakcja, ale jest to, wiecie, nie, mijamy te znaki po 600 razy i nie wiem, w jednym momencie w grze jest jakaś interakcja. W sensie generalnie Shepard będzie na niego patrzył i jakiś chyba postać do niego podejdzie, czy coś takiego, nie wiem, zapyta go o coś. Ale nie mam pojęcia, który to moment gry i o który znak chodzi, bo Mass Effect 3 jest taką jasną grą. Dobra, co my tutaj mamy? Dobra, port tymczasowy, lecimy. I tak chcę oblecieć wszystko, tak więc you know. Tylko muszę pamiętać, żeby odruchowo nie wejść do biura Udiny, bo zacznie się kolejna akcja fabularna. Kolejny wątek się rozpocznie. Myślę, że ten odcinek, który przeciągniemy i oblecimy całą Cytadelę jeszcze, dla pewności.
tak, żebyśmy na kolejny odcinek rozpoczęli, wiecie, Lewiatana. I teraz rzekomo na Lewiatana, z tego co pisaliście mi w komentarzach, warto zabrać Love Interest Sheparda, czyli w naszym przypadku Liarę. Może nawet będą ze sobą rozmawiać. Szaleństwo, nie? Znaczy tutaj coś jest? Uchodźca. O, Zaid tutaj dalej jest. Kolejna osoba, która stąd nie znika prawdopodobnie. A tak samo Jacob prawdopodobnie dalej siedzi w szpitalu. I tak oczywiście przebiegnę tutaj wszystkich, bo to wiecie, to jest Mass Effect. Dwa razy nie mówić. Dalej słowo pustułka mnie rozpierdala, żeby nie było, nie? Tak, just saying. Zaid? Who were those people you were with? Bunch of mercs from Omega. Signed on with them when I heard they were making a hit on Cerberus. Should have studied the job longer. Who were those people you were with? Powtóreczki. Signed on with them when I heard they were making a hit on Cerberus. Hey there. Anyone been bothering you? No, it's not that. I'm fine. I see. Dziwny pseudoromans między strażnikiem Cytadeli Turianinem i nastolatką ludzką trwa. Tak, 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 pewnie rowerem jadą. Mały. Ta, totalnie, tłumacz wiedział, do kogo on mówi. No nic. Nic z tym niestety nie zrobimy. Nikt nic nie ma do powiedzenia. Jezu, panie Turianinie, nie pochylaj się pan tak, bo pan blokujesz drogę swoją głową. Wow, dużo Asarii. O, widzę, że James daje ciśnie w karty. I know. You don't have to say anything, but I'm about to make my comeback. Okay. You just gonna stand there and watch? Tak. You're kind of making me nervous, Commander. I'd ask him to deal you in, but I think they're afraid of you. You're kind of killing my mojo here, Jefe. I was up a minute ago. You just came by at a bad time. You just gonna stand there and watch? Nagle wypas, tak? Tylko odszedłem. Przynoszę pecha najwidoczniej. Hey, I've assumed full control of Eclipse, and we're committed to moving forward with Ari. Ah, shit. I found a Prothean sphere on Gehinnom. Contact the Alliance and tell them Commander Shepard asked them to pay you for it. Yes, thank you. I'll call them right now. Wiecie, dobry gościu Shepard, zamiast oddać proteańską sferę przymierzu od razu i wesprzeć całą wojnę, postanowił podarować ją na sprzedaż uchodźcy, by wesprzeć przy okazji jego stan finansowy? Why not? Okej, dobra, czyściec time, czyściec. O. I recovered the code of the ancients from Dakuna. It's waiting for you in Bay D-24. With shock and joy. Really, this is wonderful news. No, słyszę po prostu w twoim głosie. Nie, wiem, że oni tak po prostu mówią, śmieję się. Dobra. A tutaj gościu daje się spuszcza na swoim pancerzem. O, dobra. Czy tutaj ktoś jest tak taktycznie? I D-Joker daje to jest są, okej. Okay. Nieważne. Coś mi się wydawało. Aria dalej na miejscu. Aria się chyba powtarza już do końca gry, więc nawet nie będę próbował z nią gadać. Niezręczna randka trwa, co? Ale nic tu nie ma. Your turn. Counselor Tavos. Hot. But points off. Okay, nic ciekawego. Shaira the consort. Powtarzają się. What the hell's your problem? I'm not skinny.
Since when are you so jumping with those pricks? Screw you. You've been watching the news? Sure. Know what's happening to Earth while we're sitting here? Okay. To donikąd nie zmierza. Okej, najwyżej czyściec jest czysty. Ktoś się zaśmiał? He? Dobra, okej, nieważne. Ja się sam śmiałem. No. Takie dobre żarty opowiadam. Dobra, jest tak, ambasady na koń. Albo jeba się, lecimy na ambasadę. Okej, cytadela ambasady. Teraz tylko, nie wiem, ogarnąć i nie zarąbać się i nie wejść przypadkiem na przykład do biura radnej Asari. Dobra. Ten gościu, z tym gościem też randomowo możemy gadać kuźwa przez całą grę, mimo tego, że jest jedną z pierwszych osób, którym oddaliśmy cokolwiek. To jest dziwne. Witaj. Human, I must speak to you on behalf of my people. Okay. What is it? Holding sorrow, Dacuna, my home world, the Reapers have come. Holding sorrow, our warriors are under siege, but your forces can rescue them. Urgently, please. All the other races have turned us aside. Ciekawe dlaczego. How do your people fight? Proudly. With BI-assisted infantry, our soldiers carry heavy weapons into battle mounted on their backs. Mixed pride and shame, our enemies have called us living tanks, as well as names less... To jest zajebiste, Elkorzy to chodzące wieżyczki. I'll take the Normandy as soon as we have time. Yay. Thank you, Commander. Small hope. Perhaps we can evacuate some of our civilians when your forces arrive. Nie zaczynamy jeszcze DLC. Trzeba w końcu pomóc panu Elkorowi, prawda? Dacuna burns. Cześć. Excuse me. I'm Commander Shepard. If you promise to be careful, I've got something for you. A Reaper code fragment. Yes, I can. Pozdrowienia od Legiona. Tak naprawdę pozdrowienia od mojego portfela w biurze widma, ale niech będzie. Ktoś coś jeszcze? Radna Asari, ambasador, Commander Bailey. I guess, że to chyba wszyscy. No, Bailey nam nic nie powie. Dobra, biuro żniwiarzy. Jest żniwiarze, widm. Ogarniemy sobie. Kapitan Bailey polega. Jezu, kapitan Riley, Jezu Chryste. Poległa w boju. Agentka N7 została przedstawiona do oznaczenia za męstwo w działaniach na Sione. Zgoda widma przyspieszyłaby procedurę. Kapitan Riley, co mi to kurde mówi? Czekajcie, czy Riley to nie była ta jakby... z tej misji, wiecie, co jakby była zagazowana część podłogi? Ta misja multi? To jest dziwne. Przecież ona przeżyła. Czemu ta zginęła? Jeszcze do nas pisała przecież chyba, nie? To była ona, prawda? To nie mylę się. What the fuck? Co jest nie tak z tym Mass Effect'cie? Dobra. Czyli został nam szpital, w którym, o ile się nie mylę, nie ma totalnie nic. Dobra, czyli kolejny odcinek zaczniemy sobie od wyprawy na pomoc Elkorom, a po tej misji ruszymy na DLC Leviathan. Oczywiście teoretycznie to powinna być krótka misja, więc pewnie uwiniamy się w 10 minut czy coś takiego. Więc jeszcze rozpoczniemy sobie w kolejnym odcinku
kolejnym odcinku DLC. Dobra. Taktyczny obruch na mapie. O, mamy konsultantkę i Jacoba. Excuse me. I recovered the rings of a loon. They're waiting in Bay D20. That's wonderful. Thank you. Okay. My people will treat this miraculous find as a call to support their local hospital. Zajebiście. Zajebiście. Ogólnie jestem ciekawy, czy BioWare zachowa swoją malutką tradycję i w Mass Effect'cie Andromeda w Mass Effect Andromeda wyśmieją niektóre absurdy tego Mass Effecta. W sensie właśnie wiecie, na przykład te dziwne misje albo skanowanie planet, tego typu rzeczy. Nie wiem, bieganie pod Stadeli po prostu jak kot z pęcherzem. No dobra, okej. Okay. I to chyba wszystko. To jest okej. Okay. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Ci się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Mass Effect 3 u mnie na kanale. Strzałeczka.